Z Zakulis, czyli Z. Przy mikrofonie Max Beer, witam i zapraszam na następną audycję z Zakulis, a naprzeciwko mnie Mateusz Banasiuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa, witaj Max, nawet powiedziałbym przy mikrofonach, bo jesteśmy tutaj jakoś <noise> jesteśmy. tak pod ja dużym zawsze, ostrzałem. Ja zawsze zaczynam przy mikrofonie, ale oczywiście jesteśmy dzisiaj we dwójkę w zacnym towarzystwie dla mnie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Długo już rozmawialiśmy o tym spotkaniu, jesteś uśmiechnięty, wypoczęty? E, tak, rzeczywiście ci z Państwa, którzy nas podglądają, dostrzegają pewnie moją... Piękną opaleniznę? <gry> tak, ciemną karnację nawet już bym tak powiedział, bo spędziłem wiele dni... Y Rzadko stosuję filtry jakieś, więc, więc tak rzeczywiście wyglądam dzisiaj abstrakcyjnie na tych zimowych ulicach Warszawy. To wynika z faktu, że jesteś takim mężczyzną z krwi i kości z tego portretu, który gdzieś tam nasi dziadkowie nam zaszczepili w genach? Czy z czego wynika? N ten? No może bez przesady. Jestem coś pomiędzy jaskiniowcem a mężczyzną metroseksualnym. Gdzieś mnie <grym> mniej więcej pośrodku <grym> jestem ja. Ok. Rok temu w styczniu mówiłeś, że tak intensywnie intensywnie jeszcze nie było patrząc na twoje dokonania to chyba cały czas jest intensywnie przynajmniej jak śledzę twoją karierę to wiem że rozwijasz się w tempie atomowym i zastanawiam się czy aktor kiedyś jest oczywiście znamy to powiedzenie że narzeka jak pracy nie ma albo jak pracy jest za dużo ale który tym moment twórczy w swoim życiu takim na co dzień lubisz najbardziej, tak żebyś był właśnie spełniony, wypoczęty, żeby znaleźć taki fajny, złoty środek. <grymne> no Max, nigdy nie jest idealnie. Nigdy nie jest idealnie, tak jak powiedziałeś, albo jest. Za dużo i wtedy trudno mi jest te wszystkie tematy przerobić, a muszę, bo ja nigdy nie odpuszczam żadnego wyzwania i, i rzeczywiście staram się do każdej roli dobrze przygotować, wszystko sobie przemyśleć i staram się też, żeby jednak każda rola różniła się od siebie. Nigdy nie lubię odcinać kuponów od tego, co wcześniej zrobiłem. No chyba, że to jest kontynuacja. Tak jak wiesz, miłość do kwadratu. Zrobiliśmy trzy części filmu, bo bardzo się podobał na, na jednej z platform i film. Doczekał się kontynuacji, no to to jest trochę łatwiej, ale zwykle jest tak, że ja poszukuję w innych rewirach, więc tutaj muszę wykazać się jakąś taką otwartością umysłu, kreatywnością i takie wyjeżdżanie, jak przed chwilą właśnie e, daje taką szansę. Da, 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 pozwala spojrzeć trochę na siebie z dystansem, e, porozmyślać, pospacerować. Ehm, no i kiedy, kiedy mam wrażenie, człowiek jest taki bardziej luźny, to najlepsze pomysły mu przychodzą właśnie wtedy do głowy. A powiedz mi, ty z perspektywy, tego chodzenia, rozmyślania, jesteś typem osobowości, która właśnie za dużo myśli, łapiesz się czasami na tym, że jesteś dla siebie zbyt surowy albo może takie słowo, które z angielskiego się nasuwa, overthinkujesz pewnego rodzaju kwestie w swoim życiu? Nasza branża i nasze miasto, w którym obaj żyjemy, czyli Warszawa, jest miejscem, gdzie jest ogromne tempo życia. I e, jesteśmy przebodźcowani, dużo się dzieje dookoła, ciągle jesteśmy na telefonie, sprawdzamy mail, e, social media, dodatkowo różne rzeczy zawodowe, które, które do nas przychodzą. Non stop na obrotach, więc jak wyjeżdżam, to pierwszy tydzień to są. To jest wyhamowanie, kiedy te myśli muszą zwolnić, i kiedy muszę się trochę wyluzować i spuścić to napięcie z pleców. Bo mam wrażenie, że u mnie tutaj na plecach, na karku jest taka największa akumulacja stresu i nerwów, których mam dosyć sporo w moim zawodzie, chociaż wiesz, no nie jestem chirurgiem i od moich błędów nikt nie umrze, ale jednak wiesz, na aktorze jest spora odpowiedzialność, bo cały projekt. Polega na aktorach, i my jesteśmy tym czubkiem góry lodowej, który jest widoczny. Więc, więc czuję często na, na sobie odpowiedzialność takiego kapitana drużyny, który ciągnie i, i, i innych aktorów, i też całą załogę na planie. Więc kiedy wyjeżdżam, muszę wyhamować, więc mam tych myśli dużo, wracając do Twojego pytania, ale. Nie, 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 nie czuję, żebym na wakacjach był jakoś specjalnie przeładowany. To jest fajny czas dla mnie, kiedy staram się trochę odpocząć, właśnie od, od telefonu, od social mediów. Oczywiście nie jest to do końca możliwe, ale na tyle, na ile się da. Robię sobie taki reset, zwalniam i wtedy staram się też, żeby myśli też swobodnie trochę wędrowały jak takie obłoki, z których sobie wybieram, nad którym chcę się bardziej pochylić. O tym, nad czym Mateusz chce się najbardziej pochylić w 2024. Będziemy dalej rozmawiać po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę, to jest rozmowa z zakulis. Rozmowa z zakulis na przeciwko mnie Mateusz Banasiuk, rozmawiamy o tym jak wyhamować, ale zastanawiam mnie, czy ty z perspektywy aktorskiej jesteś dla siebie trochę katem? Czy ty cza cały czas od siebie wymagasz, obojętnie czy masz lat 25, 30, 38, czy ty cały czas jak gdyby jesteś, wiesz, tak głodny, że myślisz sobie, kurczę, mogłem to zrobić lepiej, a tamto mogłem zrobić inaczej, czy jak zamykasz projekt, to myślisz sobie, fajnie, zamknąłem projekt, mogę się skupić teraz na sobie, pójść yy, na spacer z synkiem, czy pójść sobie na siłownię, czy cokolwiek. Jak wygląda taki twój proces rozdzielania pewnego rodzaju myśli? Jedno i drugie. To, co powiedziałeś na początku i na końcu, jest adekwatne do tego, jak się zachowuje, bo z jednej strony Um, miałem takie sytuacje w życiu, że miałem mniej tej pracy. No i to jest stresujące i frustrujące. Um, stresujące, bo aktor nie wie, co czeka na niego za rogiem. Więc to jest jedna wielka niewiadoma ciągle trzeba walczyć o pracę. Właściwie wiesz, większość ludzi nie ma, nie ma tak często rozmów o pracę, a ja do jednego projektu. Często mam trzy etapy castingów, więc jak już się wygra ten casting, no to, to jest, wiesz, duża radość i... Um... A jak się przegra? No wiadomo, czuć trochę rozczarowanie, ale już nauczyłem się iść do przodu. Nie, 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 nie rozdrabniać się i nie zatrzymywać na tym, co mi nie wyszło, bo, Max, nawet nie wiesz, ile razy było tak, że byłem o włos od dostania jakiejś roli i po prostu w finale wybrany był inny aktor z jakichś powodów. Czy życie, w trybie Często dla no mnie. Właśnie. Czy życie w trybie castingowym, bo tak można to nazwać, takim trochę niezależnym od ciebie, trochę niezależnym de facto od tego, jak tą figurę swoją e, plastycznie uformujesz, bywa dla ciebie obciążające. Myślałeś sobie kiedyś kategorią, nie wybrałbym tego jeszcze raz ze względu na to, że nic nie jest w moich rękach, bo z tego. Co cię znam, wydajesz się być facetem, który jest konkretny, który właśnie lubi panować nad sytuacją i któremu sprawia to jakąś też przyjemność. No to mnie wkurza na maksa to, że jestem tak zależny, jak jestem. Ehm... A który jest zależny od, od wszystkiego dookoła. Od ekipy, od partnerów, z którymi pracuję, od producentów, którzy ich wybierają w dzisiejszych czasach najczęściej. Od reżysera, e, który... Spośród tego, co aktor proponuje, wybiera sobie te propozycje i, i formułuje postać na planie. Więc jestem na maksa zależny i, i to mnie trochę denerwuje. Dlatego lubię robić muzykę. W muzyce mam większą wolność. I często ponosi mnie, żeby wychodzić z inicjatywą, jeśli chodzi o projekty teatralne, filmowe. I teraz też jest tak, że razem z kolegami pracujemy nad scenariuszem. No... Nie mogę powiedzieć, żebym był producentem, no ale rzeczywiście tu, tutaj moja rola jest czymś więcej niż tylko aktorem. Wychodzę z inicjatywą razem, razem nad tym pracujemy i to jest taka praca zbiorowa. Możesz e... nam powiedzieć z kim? No, ym, mogę powiedzieć. Jeden, jeden z nich to jest reżyser Michał Biliński, który który ma zadebiutować tym filmem, a drugi to jest Dawid Gral, który zrobił taki film Pokolenie Ikea. Więc razem teraz we trzech pracujemy nad projektem, który bardzo mnie interesuje i, um, i to miałaby być rola, która by mnie pokazała zupełnie z innej strony, bo takich wyzwań szukam. Z jakiej strony jeszcze nam się nie pokazałeś? Bo pokazałeś się z wielu, często też zaskakiwałeś. Był moment, w którym mam wrażenie, że wyszedłeś z pewnego rodzaju też takiej swojej szuflady na jeszcze inny level, powiedzmy. Oczywiście mam na myśli też Furiozę, która na pewno była jakimś kamieniem milowym, no bo to była rola, na którą oczywiście na pewno się czeka w jakimś stopniu, jak jest się aktorem, zwłaszcza z perspektywy tej produkcyjnej, o której e, powiedziałeś, bo domyślam się, że działo się wiele. Z jakiej strony jeszcze nie znamy Mateusza Banasiuka? No tutaj teraz y, poszukuję takiego bohatera e, jeszcze bardziej wyrazistego, bo jednak w Furiozie mój bohater był silny, ale wycofany. Miał taką energię skumulowaną w sobie. A teraz szukam kogoś z dużą ekspresją. Goldena? E, no, Mateusz Damięcki stworzył coś niedoścignionego moim zdaniem i nie chciałbym się do niego w żaden sposób porównywać. Nie, chodzi mi o, jak już patrzymy kategorią furiozy, czy perspektywa tego porównania, powiedzmy, twojej postaci i postaci Mateusza w tym filmie może odzwierciedlać ten mechanizm, o którym teraz mówisz, że tutaj... Jedna postać mhm. była bardzo taka ekscentryczno-wyrazista, a druga miała właśnie w sobie tę moc skumulowaną. Tak, no wiesz, nam bardzo zależało, żeby w filmie Furioza rozgraniczyć tych dwóch bohaterów, żeby oni byli kompletnie różni pod każdym względem. Um, no ale tak, no rzeczywiście poszukuję teraz pewnego rodzaju szaleństwa. To mnie kręci, to mnie interesuje i, i chciałbym taką rolę zrealizować. Mateusz Banasiuk poszukujący szaleństwa z uśmiechem na twarzy, ale nie jokera, lecz pięknym i radosnym w rozmowie z zakulis, do której Was zapraszam dalej po krótkiej przerwie. Mateusz Banasiuk naprzeciwko mnie. Aktor to zawód niełatwy. Zgadzasz się, czy nie? No, ale pewnie każdy tak powie o swoim zawodzie, więc A ty miałeś Wiesz, jako nigdy dziecko... nic innego nie robiłem. No właśnie, a miałeś jako, jako dziecko myśli na temat tego, że mógłbyś zjeść jakiś inny kawałek tortu w życiu właśnie z za perkusji, albo być może w nawiązaniu do tych stosunków międzynarodowych, które tak, no tak. chętnie studiowałeś. No tak. Który kawałek ogródka, jak teraz sobie myślisz o sobie, też korelowałby z twoim. Usposobieniem z Twoimi zainteresowaniami, a może być dzisiaj w ogóle malował obrazy na południu Francji. O nie, to, to, to akurat mi nigdy nie szło. <laughs> w, tym, w, tej, w tej dziedzinie nie mam talentu, ale rzeczywiście, no było kilka rzeczy, o których myślałem po drodze, no zależy na którym etapie życia, wiesz, no, był taki moment, na przykład, że na studiach w Akademii Teatralnej prowadziłem program przeprowadzałem wywiady i też przez chwilę zastanawiałem się, czy nie iść tą drogą, czy nie, 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 nie siedzieć na twoim miejscu i nie przeprowadzać wywiadów, nie być dziennikarzem, prezenterem, bo pojawiały się takie propozycje i miałem w pewnym momencie tutaj do wyboru, czy bardziej idę właśnie w taką a, takie aktorstwo kreacyjne, czy, czy raczej właśnie bycie prezenterem, więc jednak pozostałem przy tym aktorstwie teatralno-filmowym. Co przechyliło szale na, na tę stronę? Bo ja z kolei jakbym sobie teraz myślał, jako małe dziecko, który zawód no, jest takim najciekawszym, dającym po prostu szansę właśnie tego przeżycia życia w ciekawy sposób, to myślę, że aktor to jeden z nich. Z... No to jest fajna ta różnorodność. To, że, że ciągle coś się dzieje. No, często jestem Przeładowanym myśleniem o kilku rzeczach naraz, bo wiesz, ja teraz pracuję nad sztuką w teatrze. Jednocześnie właśnie tworzymy scenariusz do filmu z, z Michałem Bilińskim i z Dawidem Gralem. Robię, robię kilka rzeczy, o których gdzieś tam, wokół których moje myśli krążą i to lubię. Ale. Czy a lubisz być w ruchu, lubisz jak, tak. lubisz, jak się dzieje więcej, czy jak się dzieje mniej? Jest to jest taki, taka ambiwalencja, bo z jednej strony jestem leniwy i, i chętnie czasami bym się położył i nie robił nic, a z drugiej strony jestem głodny tych nowych wyzwań i, i, i tej, tej takiej e, intensywności pracy, którą lubię lubię wpaść w ten wir, bo, bo wtedy nie czuć zmęczenia, trochę jedziesz na adrenalinie, na emocjach, i, i potem jak się zatrzymujesz, to mówisz, o kurczę, wow, gdzie ja jestem? Jak to się stało, że ja przejechałem? tyle stacji pociągiem i nawet nie zauważyłem w ogóle, co jest za oknem. A jak jest flauta, to czujesz delikatny zjazd? Miewasz zjazdy? Mm. Czy dzisiaj jako dorosły, powiedzmy dojrzały facet, nauczyłeś się pracy nad tym w nawiązaniu właśnie do tych castingów, w nawiązaniu do emocji? Bo pracując na takich emocjach, generując w sobie cały czas poczucie głodu, też właśnie, wiesz, tej takiej skorupy, którą masz na sobie, która jest jak gdyby obudowana wszystkimi zależnościami, no domyślam się, że czasami w człowieku kipi. Kipi, kipi i to też się wiąże z młodością, z temperamentem. Dlatego staram się myśleć o swoim zawodzie z dystansem. Jak o maratonie, a nie jako sprincie. Więc myślę sobie, no dobra, ten rok był dla mnie trudniejszy, bo spadły dwa duże projekty, które miałem robić. Nagle zrobił mi się sporo czasu wolnego. No trudno, zagospodaruję to w inny, w inny sposób. Nadrobię relacje z najbliższymi. Nie wiem, będę podróżował, jeździł. Wiesz, trzeba do Maxona na wywiad. Akurat teraz mnie złapałeś w bardzo intensywnym czasie dzisiaj. Dzisiaj mam. Czyli to wcale nie jest ze sobą skorelowane. Nie, to nie jest skorelowane. Zwykle jak się dzieje dużo, to wszystko się dzieje naraz, Oraz. a jak się nic nie dzieje, to się nie dzieje absolutnie nic. E, no teraz mam, wiesz, wchodzi film Dziewczyna Influencera do kina, w którym gram za chwilę też e, wchodzi film Kill Me, w którym też zagrałem. I co ciekawe, zagrałem po raz kolejny z Weroniką Książkiewicz, tylko zagraliśmy w tym, tym razem zupełnie, zupełnie inne role. Przepraszam, Kill Me to jest zagraniczna nazwa. Tutaj się posługujemy tytułem Zabij mnie. Kochanie, chyba tak. Mam nadzieję, że, że, że tutaj nic nie przekręciłem. No, myślę, że to będzie taka ciekawa, czarna komedia. Też rola, w której mnie jeszcze chyba widzowie nie widzieli. Eee, no, ale widzisz, jest, jest, coś się dzieje. Cały czas się dzieje, a my o tym, co będzie się działo, zobaczymy. Będziemy rozmawiać dalej, w jakich nastrojach, w jakich nurtach to wszystko się klaryfikuje, bo. Na tę rozmowę czekałem długo. Słyszymy się za chwilę z za kulis. Mateusz Banasiuk naprzeciwko mnie przed przerwą wspominałeś o swoich nowych pozycjach, które wchodzą do kin, m.in. dziewczyna, influencera. Jak ty się zapatrujesz na social media w naszych czasach? Czy uważasz, że to powoli staje się narzędzie marketingowe do tego, by funkcjonować jako byt, powiedzmy, artystyczny, jako jako aktor, jako dziennikarz, jako malarz, czy uważasz, że jesteśmy jeszcze w stanie funkcjonować bez tego? Tobie to pomaga, przeszkadza? Nie ma szans. Moim zdaniem. Już dawne czasy nie wrócą. Sprzed internetu. To tak jak z telewizją. To wrosło w, w mentalność trochę społeczeństwa i młodzi ludzie już. Którzy, którzy dorastali z internetem, z social mediami, najlepiej właśnie się tam komunikują ze sobą. Więc to, co powiedziałeś, to jest. To jest platforma przeróżnych rzeczy no, od, od marketingu po, po jakiś wyraz artystyczny, po, wypowiedź, po niezależną wypowiedź. E, tam można znaleźć wszystko. No, rzeczywiście tam jest jeszcze sporo wolności, e, która mi się też podoba. No, nie możemy udawać, że, że tego świata nie ma. Dla mnie e, social media to jest świat równoległy. Mm -hmm. To jest rzeczywistość, która, która jest dla niektórych nawet ważniejsza niż ta, ten, ten, ten real, ta. ta ta, ta, to życie takie naprawdę yy, więcej czasu poświęcają na, na budowanie swojego wizerunku w social mediach. Yy, więcej czasu zajmuje im yy, przeglądanie tego, co tam jest, niż rozmowa z bliskimi. Więc nie udawajmy, że tego nie ma, tylko, tylko jak to zrobić, żeby z tym żyć, a żeby temu się tak nie, nie pozwolić, wciągnąć, no żeby jakoś, żeby nie, 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 no to nie uzależnić się od tego. To jest trudne. Ty grasz postać, która poniekąd też kreuje osoby, które tymi social mediami się zajmują, która odpowiada za to w pewnym stopniu, a jak Ty najchętniej w życiu prywatnym wykorzystujesz social media, bo znalazłem takie informacje, że Chętnie dzielisz to w proporcjach 80 do 20: praca, czas prywatny. Czy to właśnie najłatwiej ci w taki sposób przychodzi? Czy uważasz, że to jest medium, któremu powinieneś dedykować właśnie takie proporcje? Czy to ewoluuje? Jak ci pasuje? Jak się na to zapatrujesz? No to nie jest moja ulubiona dziedzina życia. Lepiej się czuję na scenie w teatrze, Czyli albo na planie filmowym. Wolisz być offline. Wolę być offline, ale nie da się żyć offline teraz. Jeśli chodzi o aktorstwo, to, to nawet dzisiaj dystrybutorzy często korzystają z naszych, naszych profili, żeby wypromować rzeczy, które zrobiliśmy. Bo dzięki naszym profilom bezpośrednio możemy do, dotrzeć do naszych odbiorców i, i bezpośrednio możemy też dowiedzieć się od nich, czy im się coś podoba, czy im się to nie podoba. A takie rzeczy są już zakontraktowane na start? Przychodzi hmm. aktor z mniejszym lub większym profilem, ten większy potencjalnie dla producenta może być na tyle łakomym kąskiem, że zdecyduje się na aktora X. Z większym powiedzmy kątem niż. Może tak być. Może tak być. Na razie jeszcze nie ma tak, że mamy zakontraktowane e, jakieś, e, kon, jakieś reklamy w, w swoich, na swoich kanałach, ale rzeczywiście jest na to duży nacisk i, 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 i tak i, i jest to wymagane. A środowisko nie sprzeciwia się trochę temu, bo to tak jakby zabijało taki kunszt. Dający poczucie, że marketing dźwignią handlu, a gdzie w tym miejsce na artyzm? No nie nie, nie, nie mogę się z Tobą tutaj zgodzić, bo film czy przedstawienie teatralne to produkt. Jest to produkt, yy, staramy się, żeby był bardzo jakościowy, świetnie zrealizowany, tylko ten produkt trzeba w jakiś sposób sprzedać, trzeba o nim opowiedzieć, trzeba ludziom dać znać, że taki produkt istnieje. Jak to zrobić? Możesz zrobić billboard, możesz zrobić reklamę w telewizji, w radiu, albo możesz o tym powiedzieć u siebie na swoich e, kanałach e, w internecie. Więc no, no, no nie. No, pytanie też, jak to robisz? W jaki sposób to robisz? Czy za tym też idzie jakoś? Czy to jest bubel? E, i, I jak komunikujesz się ze swoimi e, obserwatorami? No bo wiesz, mnie też zastanawia. Jak to możliwe, że im głupszą rzecz pokazuje, tym to się bardziej podoba. No, no niestety taki jest internet i um, dzisiejszy świat, a no. offline to new luxury. No jak new ostatni, luxury, jak, jak o, ładne, podoba mi się. O tym, co jest luksusem, a jak korzystać z nowych mediów, będziemy dalej rozmawiali w podcaście z Zakulis, do którego już teraz Was serdecznie zapraszamy. Ja Tobie pięknie dziękuję, Mateuszu. No dziękuję Ci i wracam do słuchania, czyli Z, bo naprawdę to duża przyjemność. Jesteśmy w Czyli Z, a teraz będziemy na platformach streamingowych, więc zostańcie z nami, kłaniam się nisko. Max Bear, good night, good luck, jak to się ładnie kiedyś mówiło, do usłyszenia za tydzień. Mateusz Banasiuk, dzisiaj ze mną w studio. Nowe media to temat, który się przewija. Rozmawialiśmy trochę na temat tego, że dzisiaj głupoty w internecie sprzedają się najlepiej. A z perspektywy teatralnej, z perspektywy filmowej, co Twoim zdaniem sprzedaje się najlepiej? Czy bardziej chętnie angażujesz się w dobrą historię, dobry scenariusz? Oczywiście zakładam, że tak. Czy czasami takie projekty ciekawe, właśnie nowatorskie, inne? Też bywają pociągające i są takie, że chętnie się można w niej wtłoczyć właśnie z perspektywy obcowania od różnych stron, jak ty do tego podchodzisz? Problem jest w tym, że nigdy nie wiem, co powstanie. Okej. Okay. Bo ze scenariuszem jest jak z książką. Mhm. Każdy czyta ją po swojemu. po swojemu i każdy wyobraża sobie ten świat. Po swojemu, ale tutaj. Jeśli chodzi o scenariusz, mamy reżysera, operatora, kogoś od kostiumów, od charakteryzacji i to jest taki zlepek różnych wyobrażeń. Oczywiście jest główny, główny dowodzący, czyli reżyser, więc on wpływa na wszystkie dziedziny, które tam są, ale często to, to co... Na koniec powstaje, bardzo odbiega od tego, co sobie wyobrażałem. Więc. No, Byłeś kiedyś zawiedziony tym, co powstało? Wielokrotnie, wielokrotnie, Max. Okay. Byłem zawiedziony tym, co powstało. A lubisz siebie oglądać na ekranie? Mm. Masz coś takiego, że oglądasz i myślisz sobie, okej, okay, dobra, to mogło być inaczej, bo nie masz już wpływu później, jak to zmontują, nie masz wpływu, które sceny. Być może, chyba że jesteś producentem czasami, ale zakładam, że aktor no raczej. Nie. Ma dzień zdjęciowy i nie do Dokładnie. końca wie, co się dalej wydarzy. Nie, nie, nie mamy potem zbyt dużego wpływu na to, co powstaje, na montaż, na to, które sceny zostaną, które nie zostaną. Um, możemy krzyczeć, tupać nogami, ale niestety nas, nasz głos zwykle odbija się od ściany. Czyli przychodzisz <laughs> już na finalny montaż Dokładnie. obejrzeć i możesz powiedzieć ewentualnie, czy ci się podobało, czy ci się nie podobało i jak z reguły podchodzisz do siebie. Staram się podejść do siebie jak najbardziej obiektywnie, ale to tak jak mamy jakieś zdjęcie z przyjaciółmi. Jak oglądamy to zdjęcie, najpierw patrzymy na siebie. Więc jak oglądam film, w którym zagrałem, najpierw właśnie patrzę pod swoim kątem, co udało się przekazać, które sceny zostały skrócone i, i po prostu coś, o co walczyłem, nie jest w filmie. No a co? Udało się wyciągnąć, i jak to wszystko potem montażysta poukładał, że, że wyszło to, co wyszło. Potem za kolejnym razem udaje mi się jakoś to bardziej obejrzeć, tak szerzej, patrząc na, 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 na film jako na całość, ale czy lubię siebie oglądać? Zdarzają się sceny, o których myślę, że zrobiłbym je inaczej z perspektywy czasu. Ale um, ostatnio. Ostatnio widzę, że, że dzięki temu, że spotykałem na swojej drodze fajnych reżyserów, udało nam się wspólnie wypracować ciekawe role. Więc mogę powiedzieć tak ogólnie, że byłem z nich zadowolony. No to, to chyba dobrze. A powiedz mi, z perspektywy tego, jak oglądałeś na przykład siebie i Magdę na jednym wspólnym ekranie, to mówisz, że z reguły patrzy się najpierw na siebie, a kiedy występuje się razem z partnerką, to na co kierujesz najchętniej uwagę w takim momencie? Jak to doświadczenie wpłynęło na ciebie też aktorsko, a może, a może prywatnie? Bo mnie to na przykład bardzo zastanawiało, bo uważam, że może być to zarówno budujące, a może też być delikatną taką igiełką w oku. Jak to wygląda? No, mówisz o filmie Różyczka 2, tak. który niedawno był w kinach, no i to był nasz pierwszy wspólny udział w filmie. Um, no, wreszcie mogłem na nas spojrzeć z boku, z dystansem, chociaż, wiesz, to nie byliśmy my do końca, bo tutaj nasza relacja była zupełnie inna. Um, nie była równorzędna. E, no i też nie była taka szczera do końca i e, wspierająca. A czy, a czy z perspektywy życia wspólnego, życia aktora z aktorką, uważasz, że powoduje taki fajny miks zrozumienia właśnie takiego, takiej możliwości wzajemnego ściągania z siebie niewygodnych emocji, takiej wzajemnej pomocy, czy czasami wręcz, kiedy w domu jest tych emocji na przykład mnóstwo, bo, bo jeszcze się tworzy razem produkcję, to jest, to jest przeszkoda, jak to wygląda w praktyce, czy czasami łatwiej byłoby na przykład, nie wiem, żyć z lekarką, czy, czy chyba wręcz... Nie, chy... Chyba nie, czy... chyba nie. Dobrze, Was. że robimy to samo. Wiesz, z perspektywy czasu, który razem spędziliśmy, myślę, że to jest dla nas bardzo wygodne pod kątem zrozumienia tych takich trudnych aspektów aktorstwa, na przykład. Zbliż... Emocjonalności, ok. która, która się z tym wiąże i, i z tego, wiesz, jak, jak głowa jest często pochłonięta myśleniem postaci i projektem, w którym się jest. Jak ten projekt jest ważny i jak on dużo czasu zajmuje, żeby, 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 żeby go dobrze zrobić. Więc tutaj mamy duże zrozumienie i, i tu jest absolutne wsparcie. Nawet dzisiaj rano Magda mi pomogła nagrać tak zwany self-tape. E, nagraliśmy w domu e, casting, który wysłałem. A to jest dane. wzajemna taka inspiracja cały czas? Łatwiej czasami tak rozmawiać z kimś, nakręcać się, Absolutnie wzajemnie łatwiej. motywować. Tak, tak. I wiesz, my, my siebie znamy, znamy swoje mocne strony, więc y, Magda mi dzisiaj bardzo pomogła, właśnie nagrywając ten casting i, i mówiła, w którym kierunku jej zdaniem powinienem pójść, a co, co nie było OK. Więc tu mogliśmy ze sobą szczerze porozmawiać i dzięki temu, wydaje mi się, wyszło Zrobiłeś fajne lepiej. nagranie. Tak, tak. Myślę, że tak, że to mi bardzo pomogło. I w drugą stronę też to działa. Okej, okay, a powiedz mi, czy taka wspólna zajawka czasami bywa monotonna? Czy znajdujecie jakiś taki fajny schemat na to, by cały czas się inspirować? Czy to jest styl życia w którymś momencie, jak się jest razem w takim hubie artystycznym, gdzie łączą się te rzeczy, wspólną całość, gdzie cały czas jak gdyby jest a, jakaś akcja, gdzie też jakby no, nie ma takiego zawieszenia cały czas stałości, tylko karawela jedzie i po prostu chyba życie jest ciekawsze. Wiesz, kino jest tak różnorodne, że ciągle potrafi inspirować. Więc tutaj ymm, no, no, nie ma nudy. Nawet teraz są filmy, które z wielką przyjemnością obejrzymy, chociażby Anatomia Upadku, na, film, na który bardzo czekam, to jednak, jak idziesz na taki film, to to widzisz punkt widzenia, który cię absolutnie zaskakuje, więc no, no, no nie, to jest na maksa inspirujące. I ten zawód przez to jest ciekawy i dzieje się tutaj dużo. I nie ma Ty ludzi. miałeś problem z czymś konkretnym na przykład w tym zawodzie bardzo mocno na początku z perspektywy... No wkurzają rek. mnie castingi, powiem ci, Max. No nienawidzę castingów, nienawidzę chodzić na castingi. Nie mam ich dużo, bo teraz w momencie zawodowym, w którym jestem, to już są takie... Bardzo już wyselekcjonowane castingi, na które wybrana jest już pewna grupa osób. To nie jest tak, że na taki casting może przyjść każdy z ulicy, tylko to już jest po wstępnej selekcji zrobiony casting. Nie ma ich dużo, ale są ważne. No i są za każdym razem stresujące, bo za każdym razem muszę się przygotować. A może się zdarzyć tak jak ostatnio miałem, że miałem trzy etapy castingu, dostałem rolę, po czym po tygodniu radości dowiedziałem się, że projekt jednak nie będzie powstawał, że jednak platforma z niego rezygnuje. I jak się czuje facet, który wita się z gąską, później ta gąska mu ucieka i to jest cały czas takie jedno wielkie nastrajanie się z perspektywy dzisiaj wieku, bo myślę, że kiedyś no. było trudniej. No, kiedyś było na pewno trudniej, bo kiedyś każda ta rola była na wagę złota. Miałem wrażenie, że każdy nawet każdy nawet najmniejszy epizod w serialu. Powoduje, że ja idę, idę, idę do przodu. Teraz widzę, trudno, nic się nie stało, muszę na to spojrzeć szerzej. E, świat się nie zawalił, e, wszyscy żyjemy, jesteśmy zdrowi, idę do przodu. Jak nie to, to może co innego, a jak nie nic innego się nie pojawi, no to najwyżej sobie wyjadę na wakacje. Naprawdę nic się takiego nie stało, więc staram się jakoś tak nie załamywać takimi sytuacjami, ehm, no, bo, no bo one się zdarzają niestety i ostatnio miałem takich sytuacji sporo. Portale plotkarskie najchętniej pytają o to, czy w związku aktora z aktorką bywa się zazdrosnym o drugą osobę, jak się podchodzi do tych scen intymnych, jak ci się pracowało z kimś takim lub z kimś takim. A czy tych emocji uczą w szkole aktorskiej? Uczą z perspektywy tego, że bardzo często jednak przez zrozumienie siebie wzajemne, przez takie właśnie ułożenie emocjonalne, łatwiej funkcjonować z kimś kto rozumie twój świat, czy Takiej emocjonalności człowiek się uczy z czasem i nabywa doświadczenia, i rozgranicza świat realny od tego, co jest na ekranie? Czy, czy kipią czasami emocje? Jakby ci ktoś dał rolę w filmie, w którym byś nie grał partnera Magdy, a Magda na planie byłaby z kimś innym w roli, powiedzmy, pary, to jesteś z tym zawsze okej? Okay? Czy to czasami w człowieku pomimo warsztatu, pomimo lat pracy, pomimo czegokolwiek może powodować lekką irytację, lub też nie? No, muszę ci powiedzieć, że takie sytuacje wielokrotnie się zdarzały w teatrze, w kinie, no. Magda zrobiła naprawdę sporo fantastycznych ról, więc w każdym z tych filmów miała jakiegoś partnera. Zwykle to są moi koledzy, których dobrze znam. A czy, czy słowo dobrze znam jest kluczowe, żeby zachować też taki, wiesz, luz i spokój? Bywają zabawne sytuacje, nawet kiedy Magda miała premierę Słonecznej Linii w Teatrze Polonia razem z Borysem Szycem. Siedziałem obok jego dziewczyny Justyny Nagler i nagle w pewnym momencie Magda z Borysem się cało Wali. Tak spojrzeliśmy na siebie i mieliśmy wrażenie, że cała widownia właśnie spojrzała też na nas. No, wiesz, no trzeba do tego podejść na luzie um, i, i, i jakby zrozumieć, że to też jest zadanie aktorskie, um, często mało komfortowe dla aktora, e, ale jednak niezbędne do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię. A powiedz mi z perspektywy marzącego dziecka, co najbardziej w życiu udało Ci się zrealizować? No rzeczywiście granie w filmach było takim moim marzeniem. Pierwszy raz na planie filmowym byłem u Magdy Piekosz na planie I, i wtedy właściwie pierwszy raz odkryłem, na czym ta cała magia polega, bo ja byłem takim statystą, epizodystą, byłem bardzo młodym człowiekiem w jej historii w filmie Pręgi, części, która opowiadała o latach 80., więc podobało mi się to Cofnięcie w czasie, te kostiumy, scenografia, to jak ona ten świat namalowała. No i więc. więc to marzenie moje się zrealizowało. Ja też powiem ci, niedawno mi się to zresztą przypomniało, patrząc na mojego syna, który niczego się nie boi, wspina się na jakieś strome ściany. Czyli rozumiem, I... wpuszczasz go w kulisy. No, chodzi tak, oczywiście. Pomaga nawet moim kolegom, te techni technikom, żeby, technikom, żeby potem wszystko ogarnąć po, po przedstawieniu. Bardzo to lubi. Um, ale chodzi mi o to, że mój syn... Mój syn jest ekstremalny, pod tym względem, że się nie boi ryzyka. E, I ja też taki byłem. Ja miałem wrażenie, że, że adrenalina to jest coś, co, co mnie kręci. E, uwielbiałem jeździć ostro na snowboardzie, e, jeździć wyczynowo na rolkach. I kiedyś myślałem sobie, że tak, że ja będę właśnie takim sportowcem wyczynowym. Im byłem starszy, tym bardziej się wszystkiego bałem i tym bardziej bałem się kontuzji. Potem jeszcze dochodzą umowy aktorskie, gdzie, gdzie masz zabronione, e, wykonywanie pewnych ryzykownych rzeczy, które by mogły narazić na całą produkcję, więc im byłem starszy, tym mniej tego robiłem, ale teraz właśnie, jak mam syna, to przypomniałem sobie, że lubiłem te wszystkie ryzykowne i ekstremalne przeżycia, więc tego, tego nie zrealizowałem. Chociaż powiem ci, że może, może tro no, no trochę, no dalej, jeżdżę na snowboardzie ostatnio odkryłem fajny sport na rolkach też dane na tak, ale nie tak, wyczy nie tak wyczynowo jak jeździłem, no, i lubię wake surfing. To jest taka moja ostatnia zajęcie właśnie to... widziałem, że się w to wkręciłem. Wkręciłem się, tak, fajna rzecz, warto spróbować. Jaką to daje perspektywę, właśnie ten wake, kiedy płyniesz za tą falą? Ty wtedy czujesz się właśnie wolny, kiedy puszczasz mocno dozę adrenaliny, i która cię tak też kręci i napędza? Jaką ci daje to Friday i satysfakcję, kiedy możesz tak docisnąć buta i, i gaz do dechy? To jest twój żywioł? No, czat, no wiesz, to, że, że walczysz z żywiołem. To jest, to jest coś niebywałego. No właściwie zobacz. Człowiek okiełznał przeróżne sytuacje. E, natura stworzyła wielkie góry, e, ośmiotysięczniki i ludzie tam wchodzą. Stworzyła głębokie oceany, ludzie tam nurkują. Stworzyła wiatr, ludzie go łapią. Dzięki temu, wiesz, skaczą ze spadochronem, e, pływają na kajcie. St natura stworzyła fale. A my zamiast uciekać przed żywiołem, bawimy się i po prostu pływamy na tych falach. Więc dla mnie taki kontakt z żywiołem. To jest coś niebywałego. Bliskość natury, przestrzeń, świeże powietrze. Uwielbiam to. Dodatkowo właśnie prędkość, e, taka wolność, e, ruch. To jest coś, co, co, co jest dla mnie jak medytacja i, i kocham to robić. I, I wbrew pozorom ten wake surfing też jest mega bezpieczny. Bo ja wcześniej pływałem na wakeboardzie. To jest taka deska, bardziej przypominająca snowboard, która ma wchodzisz wiązania. W strapy, no. Wchodzisz w strapy i przez to upadki są trochę bolesne. Możesz też uderzyć w przeszkody, które często są na w różnych parkach, a tutaj nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych strapów, upadasz to, upadasz, hej, jest wszystko pięknie, więc tutaj nie dość, że masz to duże poczucie wolności, to też jest bezpieczeństwo, co też jest istotne, kiedy na przykład mogę sobie pójść w trakcie zdjęć na takie pływanie. A powiedz mi, kiedyś słuchaj, tylko no, taką to jak jakbym jeszcze młody, niedojrzały i. No, można powiedzieć trochę głupi, e, miałem zdjęcia w rapce z drój i kupiłem sobie, e, czy dostałem wtedy deskę, e, taką longboard. Uczyłem się na niej jeździć, i pomyślałem, o spróbuję zjechać z tej górki, z tego wzniesienia. Tylko nie pomyślałem, że jeszcze jakby nikt mi nie powiedział, jak się na tym hamuje. hamuje. Ja zawsze byłem samoukiem, na snowboardzie się nauczyłem sam, wiele rzeczy zrobiłem sam. I tutaj też pomyślałem, ogarnę. Nie? I po prostu zacząłem zjeżdżać, i w pewnym momencie, jak deska zaczęła tak wariować, że musiałem z niej zeskoczyć i po prostu uderzyłem z całą siłą ogromną, o nawierzchnię. przejechałem kilka metrów na całym jednym boku. No i oczywiście, możesz sobie wyobrazić, jak po tym wyglądałem. No, wstałem, a tu cały cał jeden bok zdarty, a ja w trakcie zdjęć młody aktor w filmie w produkcja polsko-brytyjska. Jak przyszedłem na plan, to te dziewczyny po prostu zzieleniały. Ja powiedziałem, no strasznie przepraszam, słuchajcie, no wróciłem się na deskorolce. No na szczęście nie było żadnych konsekwencji. Jakoś udało tak się nakręcić tę scenę, że, że byłem kręcony tylko z jednej strony. No ale dzisiaj już nie pozwalam sobie na takie sytuacje. No i e, jestem bardziej ostrożny i, i jednak widzę, jaka odpowiedzialność ciąży na aktorach. Kiedyś miałem na to trochę wywalone, że tak powiem trochę ordynarnie I, i miałem większy luz na to, co się dzieje. Podchodziłem naprawdę tak jakby bez trosko do życia. A teraz jednak wiele się w moim życiu zmieniło i jestem starszy, tym jestem, widzę, jakby inaczej podchodzę do swojej pracy. A ojcostwo też wpłynęło na to? Myślę, że najbardziej. Myślę, że przede wszystkim właśnie ojcostwo. A co się czuje, albo co konkretnie ty czułeś, kiedy zostałeś ojcem? Jak, na, jak, jak to wpłynęło na tego wtedy faceta, chłopaka, który tak właśnie lubił adrenalinę, który mniej może ważył pewne sytuacje, tylko... Leciał z żywiołem, o którym wspominałeś. Coś konkretnego przedstawiło ci się, jakaś zwrotnica? No, ja miałem wtedy duże poczucie wolności, w młodości yy, mówię o, o moim czasie takim, wiesz. Yy, Dzielisz ten czas na. To no może jeszcze trochę bardziej przed synem, wiesz. Yy, ja stopniowo wyhamowywałem. Ale jeśli chodzi o narodziny, to był na pewno jakiś taki najważniejszy moment w moim życiu i narodziny nie moje, tylko mojego syna, oczywiście chenia. No I e, to nie jest tak, że, że, że to mnie zmieniło nagle, tak wie, że on się urodził, a ja pyk jestem innym człowiekiem. Tylko ja się tego uczę, wiesz, stopniowo stopniowo stawałem się ojcem i stopniowo uczułem się tej odpowiedzialności za kogoś i tego, że nagle muszę się odwrócić o 180 stopni. I co osoba... było dla ciebie największym wyzwaniem? Taką eee, największą barierą do złamania, nie wiem, brak wolności, brak możliwości, jakiegoś takiego, wiesz, bycia w dziesięciu miejscach naraz, bo jednak musisz też być przy kimś, zaopiekować, czy spędzić ten czas, czy, czy właśnie jakaś taka, to jest, że to jest nagle Twój najważniejszy projekt w życiu, jak to, jak to wpłynęło? Nie wiem, no, wiesz przede wszystkim jakby odpowiedzialność za drugiego człowieka, że, że ja jestem. I on, i teraz ja jestem, no on jest ode mnie na maksa zależny, wiesz, taki mały człowiek, to, to niewiele, nosi, może. Nie, niewiele może. Niewiele no może. może zapłakać i w ten sposób daje ci znać, o co mu chodzi, ale e, my, myśmy się od początku świetnie dogadywali. E, ale ja musiałem się na pewno bardzo nauczyć e, takiej cierpliwości, bo jestem w gorącej wodzie kąpany, jestem bardzo temperamentny. E, Okazuje, okazało się, że mój syn też taki jest, co jest jakby dużym dla mnie wyzwaniem. E, ale musiałem się tutaj nauczyć dużej cierpliwości i e, no, czasami, słuchaj się, we mnie gotuje, No wręcz jestem, jestem doprowadzony przez niego do jakiegoś, do jakiejś Total, do Totalnego szału. No, mam wrażenie, że, że wybuchnę i coś rozwalę, ale jakoś uczę się te, nad tymi emocjami panować i, i e, to nie jest tak, że je tłumię, bo to też nie jest zdrowe, te, ale jakoś, żeby, e, żeby te, na te emocje przepracować, no, żeby, żeby ich nie tłumić, tylko żeby żeby one były, żebym sobie z nich zdawał sprawę. E, tłumaczę też teraz mojemu synowi, bo on już ma 6 lat, więc możemy porozmawiać. E, to już kumple, jesteś partner absolutnie, do rozmowy. Absolutnie, absolutnie wiesz, wyjeżdżam sami podróżujemy, dużo czasu spędzamy razem, robimy różne fajne rzeczy, um, więc jestem, uwielbiam jego towarzystwo, ale jednak on może więcej. Ja ja nie, no, ja muszę być czasami mądrzejszy za nas obu. A powiedz mi z perspektywy tego, jakie wartości przekazywał ci tata, co jest dla ciebie najważniejsze w wychowaniu? Co jest dla ciebie najważniejsze, co byś chciał dać swojemu synowi? Na przykład... Najważniejsze to jest to, żeby być żeby być ze swoim dzieckiem, żeby być obecnym w jego życiu. To jest ważne. Um, ludzie często myślą, że jak jestem aktorem i, i mam dużo różnych projektów, to mnie nie ma z moim dzieckiem. Tak nie jest. Ja po prostu jestem w innych godzinach i w innych dniach niż większość ludzi. Um, często w ciągu dnia jestem do dyspozycji. Um, Znikasz jak Batman wieczorem. No, zdarza się, że znikam jak Batman wieczorem, ale mój syn uwielbia ze mną chodzić do teatru, więc często ze mną jeździ do teatru, jest ze mną podczas próby, potem siedzi na przedstawieniu, ogląda sobie, potem ze mną wraca do domu. Bardzo to lubi, więc ja jestem z nim po prostu i to jest najważniejsze, żeby być, żeby, żeby słuchać, rozumieć, starać się zrozumieć, nie ignorować. No, chyba to, to, to są takie rzeczy, które, które teraz bym wymienił. A czy w takim wypadku patrząc na ciebie? Patrząc na Henia, jest tak, że czym skorupka za młodo nasiąknie, tym później na starość trochę e, trąci. Na zasadzie Jasne. tego, że widzisz to, że jakby będąc w takim środowisku, no nie ma bata praktycznie, żeby może Heniu nie był artystą. No zobaczymy, wiesz, poruszyłeś taki ciekawy wątek z tymi social mediami, jak rozmawialiśmy. Ja czasami zastanawiam się, jaka jest przyszłość tego zawodu. Więc, wiesz, może on będzie aktorem, ale kto powiedział, że jak będzie dorosły, to dalej ten zawód będzie wyglądał tak samo, czy w ogóle ludzie będą oglądać filmy. Bo dzisiaj młodzi ludzie nie chodzą do kina tak za bardzo. No ale platformy streamingowe, żeby oglądać w domu, czasami przeżywają taki boom. No może, no są projekty, o czym się najbardziej zastanawiasz z perspektywy aktora. Wiesz, mam wrażenie, że teatr przeżyje. Teatr ma się dobrze i teatr jest już funkcjonuje bardzo długo, więc wydaje mi się, że pozycja teatru jest niezagrożona, chociaż się bardzo teatr zmienił, bo kiedyś to była taka mekka dla, dla aktorów, a dzisiaj w teatrze możesz spotkać też celebrytów występujących na scenie. Po prostu to się zmieniło dzisiaj. I ludzie chcą oglądać celebrytów, więc są też takie przedstawienia, gdzie Często gdzie... aktorzy stają się też czasami osobami, które Ale też ja goszczą. tak na, mówię celebryci Mam Negatywnie. tu na myśli, nawet nie, ale mam tu na myśli osoby bez wykształcenia aktorskiego. Że są, no nie wiem, no, tancerze, tancerki. Ja nie mówię, że oni wypadają źle, tylko po prostu kiedyś było trochę inaczej. Kiedyś wiadomo było, że musisz być aktorem po szkole, żeby grać w teatrze. Dzisiaj tak nie jest, więc to się zmieniło. Ale teatr... To Dobrze czy źle? Ale trudno mi powiedzieć, czy to dobrze. No, taka jest gra, więc albo w nią gram, albo z niej wypadam. No. Um, no, ale masz poczucie, ja, ja nie, że nie muszę ktoś się zgadzać zabiera. na niektóre projekty. Więc no ja tak, oczywiście... Ale masz poczucie, że ktoś ci zabiera wtedy pracę? Nie, w tej okay. pracy jest na tyle dużo, że ja nie czuję, żeby ktoś mi tę pracę zabierał. Mam wrażenie, że rynek jest akurat w, w w tej dziedzinie na tyle duży, że, że dla każdego, kto bardzo chce, jest miejsce. Chociaż nie zazdroszczę młodym aktorom, którzy wchodzą dzisiaj w ten zawód, bo oni mają przerąbane moim zdaniem. Bo dzisiaj często też do teatru poszukiwani są, poszukiwane są znane osoby. A jak oni mają stać się znani? Muszą gdzieś występować w teatrze, w serialu jakimś albo w jakimś filmie, chociaż też film nie daje aż takiej rozpoznawalności. No ta, ta telewizja, a dzisiaj też w telewizji też coraz częściej nie są wybierani aktorzy po szkołach. No więc trudno, naprawdę trudno im wystartować i trudno im złapać tę rozpoznawalność, która ułatwia. Pewne sytuacje w tym zawodzie. A teatr nie masz wrażenia, że staje się coraz bardziej niszowy, że jednak stał się poniekąd kulturą wysoką, jeszcze wyższą po pandemii? Ja lubię taki teatr środka. Ym, nie za bardzo awangardowy i nie za bardzo rozrywkowy. Na szczęście gram w takich przedstawieniach Ym, i, i nie wydaje mi się, że stał się taki, taki widz? bardzo awangardowy i widzę jako twórca. Okay. Ym, y, y, dlatego, że. Jeżdżąc po Polsce, dostrzegam, że ludzie chcą chodzić na takie przedstawienia. Mamy pełne widownie, grając przeróżne przedstawienia, i zdarza się, że staramy się robić rozrywkę, ale jednocześnie e, nie gubić jakości przy okazji. Między innymi jest takie przedstawienie Imię, z którym, w którym gram z panem Wojciechem Malajkatem, z Szymonem Bobrowskim, z Małgosią Foremniak i to jest przedstawienie, które, z którym jeździmy po Polsce od lat i e, które mimo tego, że jest komedią, to jest komedią niegłupią i, i z jakimś morałem, przesłaniem i jednocześnie za każdym razem e, uczciwie jest to zagrane prze, przeze mnie i przez kolegów. Gram taki spektakl Big Bang, czyli Wielki Wybuch, chociaż już niedługo, bo za chwilę schodzi ten spektakl z desek Teatru Komedia, więc zapraszam państwa czym prędzej na Big Bang. I to są takie rzeczy, które, które lubię grać. Um... No dobrze, jakbyś miał do wyboru następną komedię tego typu albo Wardlikowskiego, to co byś wybrał? Nigdy Warlikowski mi nie zaproponował e, udziału Jeszcze. w swojej sztuce. E, tam Bartek Gellner e, doskonale się czuje i to jest jego przestrzeń. Tak e, to Bardzo lubię czas? go. Nie, ale kiedyś był taki śmieszny mem, jak e, zagraliśmy z Bartkiem w płynących wieżowcach e, i wzięliśmy udział potem w zawodach pływania aktorów i mieliśmy takie zdjęcie w kąpielówkach i tam był taki podpis. E, Dobra, Bartek. Ty wygrałeś idziesz do Warlikowskiego ja do Ateneum. Już nie, nie, nie jestem pewien, czy dokładnie tak powiedziałem, ale rzeczywiście w tamtym czasie ja byłem aktorem teatru Ateneum e, i on e, zaczął grać e, w teatrze Nowym w Warszawie. E, Bardziej miałem na myśli też powiedzmy, co, trudno koncept, mi powiedzieć, który bo ja nie trudny. lubię aktorów, którzy mówią, ja bym tego nie zrobił. Okay. Bo to są, to są z, to najczęściej bzdury. Przepraszam was, drodzy koledzy, ale e, dopóki nie, nie ma się propozycji takiej. Trudno powiedzieć, czy by się ją przyjęło, czy by się jej nie przyjęło. Wiesz, niektórzy mówi, mówili, żeby nie, nie zagrali w jakimś serialu albo jakiegoś reżysera. Dopóki ten reżyser nie zaproponuje ci roli, ha, możesz sobie gadać, możesz sobie mówić, co i jak wiesz. Aktorzy lubią tak wygłaszać jakieś takie ra radykalne opinie na jakieś tematy, ale jak przychodzi co do czego, to potem jakoś zmiękczają swoje zdanie i swoje poglądy. A miałeś kiedyś moment, w którym podjąłeś jakąś decyzję aktorską, której później zżałowałeś? Tak, zdarzały się takie decyzje. Ale to wynikało z faktu, że nie do końca znałeś koncept, czy robiłeś też takie rzeczy z perspektywy tego, że dzielisz też projekty, dzielisz je jakoś na takie, które postrzegasz jako na przykład komercyjne i takie, który, przy których się wyżywasz artystycznie? Bo ja mam wrażenie, że ludzie zapominają, że aktor, aktorka to też zawód. Aktor, aktorka też musi zapłacić prąd, też musi, nie wiem, mieć co jeść, no to też no to nie jest... Są też takie super pieniądze, youtuberzy zarabiają dużo lepiej. No jasne, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o fakt, że jakby no czasami jak się nie ma stu propozycji w danym roku do wyboru, no to trzeba coś zagrać, no bo taki twój rzemieślniczy kazus, że po prostu jesteś dedykowany do zagrania czegoś. No prawnik zajmuje się jakimś kazusem prawniczym, a aktor akurat ma do wykonania też na przykład jakąś Rolek, co jest całkiem normalne, w moim opinii. Dokładnie. Najbardziej skracając to, co powiedziałeś, ja mogę wybierać spośród propozycji, które dostaję. E, I staram się tak układać ten grafik, żeby to były jak najciekawsze propozycje. Mm. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, że zawsze podchodzę do każdego wyzwania uczciwie. Czy to, jak powiedziałeś, to jest projekt komercyjny, czy to jest projekt artystyczny, ja za każdym razem podchodzę do tego tak samo. Muszę zbudować rolę od początku do końca i uczciwie potraktować widza, który potem kupuje bilet i idzie mnie obejrzeć w kinie czy w teatrze. Miałeś jakąś taką scenę, która emocjonalnie wpłynęła na ciebie w jakiś szczególny sposób i zawsze będziesz ją pamiętał, albo nie wiem, zmieniła twoje postrzeganie na to, jakim jesteś aktorem? Jakiś taki moment szczególny, który zbudował cię, albo cię zranił, albo spowodował, że emocje w tobie wybrzmiały jeszcze silniej? No emocje, emocje, to, ca cały ten zawód to są emocje, więc w każdej, w, ka w każdej roli staram się, żeby one były. No ale cząstkę siebie, taką bardzo dedykowaną zostawiłeś no, gdzieś na ch tyle. Chyba ch ch w furiozie miałem takie momenty, wiesz? Yy, gdzie, gdzie było mi trudno, i, i najgorsze jest to, że wiesz, że ta, ta scena kiedyś będzie, że w końcu przyjdzie ten dzień zdjęciowy, gdzie będziesz miał ją do zagrania i, i będziesz musiał się z tymi emocjami zmierzyć. No, i, yy, Ty jesteś pacyfistą? Yy, zdecydowanie tak. Ale uważam, że ale jeżeli jesteśmy. Się bić. No, umiem. No, ale wiesz, no, uważam, że jeżeli ktoś cię atakuje, to się bronisz. No i e, no, kiedyś pamiętam, jak siedziałem w przedszkolu z moim synem e, w szatni i zapytał mnie: co jak go ktoś bije? Ja mu powiedziałem: jeżeli ktoś cię bije, to powiedz mu: nie rób tego, nie podoba mi się to. A jak dalej mnie bije, no to jak cię dalej bije, to powiedz mu: przestań, bo ci oddam. No jak nie dalej bije, no to możesz mu oddać. No i powiedziałem mu tak i pamiętam wtedy oburzenie mam, które siedziały obok mnie i, i jakby w, w, widziałem, że, że, że taki rodzaj wychowania nie jest według nich ok. No a mnie się wydaje, że w pewnym momencie, no nie możesz cały czas być ofiarą, musisz zacząć się bronić i, i, i no, no musisz czasami użyć siły. Czy umiem się bić? No wiesz, wracając do furiozy. Jeśli chodzi o emocje, to, to nie te, te sceny walki były dla mnie najtrudniejsze, ale miałem tam scenę, którą zapamiętam na zawsze. To była scena, gdzie stałem i musiałem stać jak słup soli e, i nie mogłem się ruszyć i patrzyłem, jak ginie mój przyjaciel. To jedna z pierwszych scen. To jest taka, taka retrospekcja, która spowodowała, że cała grupa się rozsypała. I, i to było dla mnie najtrudniejsze. Nie, 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 nie te sceny, gdzie, gdzie się dużo działo, tylko tam, gdzie się właśnie pozornie nie działo nic, a miało się dziać. Dużo w środku, więc to była, to, było dla mnie, to była dla mnie bardzo trudna scena, jej się bałem. Bałem się też takiej sceny, e, którą mieliśmy z Weroniką do zagrania, mm, kiedy d, d, mówiła mi o tym, że kto jest odpowiedzialny za, za śmierć mojego brata, i to, to jest scena z castingu, więc tym bardziej byłem obciążony tym, że już ją. Grałem na castingu i wiedziałem, że ona musi wrócić i musi wrócić na świeżo. To jest też taka trudna sytuacja. Ale tak, żeby rozluźnić naszą rozmowę, pod koniec powiem ci jeszcze o innej scenie, do której się tak szykowałem, szykowałem, skupiałem się, nastawiałem. To była scena w filmie Płynące wieżowce. Wiedziałem, że jest trudna scena do zagrania razem z mamą. Zależało na tej scenie reżyserowi. Ona miała być nagrana takim master shotem czyli scena. Jest akcja i nie ma montażu, nie ma cięć, tylko kamera patrzy na nas obiektywnie i my gramy ją po prostu tak, tak jak ona płynie, i nie ma potem przebitek na strony. Czyli po prostu jak, jak w teatrze, musimy ją zagrać od początku do końca i musimy złapać te emocje, o których, na których zależy reżyserowi. No ja rzeczywiście poszedłem. W w takim ciemnym pokoju, poprosiłem o, o to, żeby nikt mi nie przeszkadzał. W tym czasie ekipa przygotowywała scenę, oświetlenie, kamerę, wszystko było zrobione. Wtedy zostałem zaproszony na ujęcie. W ciszy stanęliśmy, zaczęliśmy z Kasią Herman grać. I nagle. Słuchaj, zaczął telefon dzwonić. No i my czekamy z Kasią w skupieniu, wiesz, staramy się nie wybić. Telefon ucichł, i my znowu, jakby nie przerywając, robiliśmy taką pauzę. Zaczęliśmy kontynuować scenę, i znowu. Tyryry, tyry, 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 tyry. Ja, ja mówię, nie, no, koniec, no, koniec. I to całe skupienie, nad którym pracowałem, siedziałem w skupieniu, medytowałem, jakaś muzyka, nagle wszystko. Po prostu taka złość, jakby we mnie weszła, taka, taka niemoc, frustracja, bezsilność i byłem tak wkurzony. A to w dodatku był jeszcze kierownik planu, który był odpowiedzialny za to, żeby wszyscy byli cicho i żeby nikt w tym momencie e, nie zakłócał sceny. Właśnie on okazał się e, jakby najbardziej nieprofesjonalny. Nie e, I takie sytuacje się właśnie zdarzają. Ale ty jesteś cholerykiem? Ja jestem spokojny, ale... Do, do, czasu. do, do czasu. Do czasu, tak. <grymne> Czy masz jakieś nietypowe zainteresowania? Jesteś osobą, która oddaje się, dedykuje się jakimś tematom? Jakieś moje seksualne... Nie, nie, bardziej <grymne> miałem na myśli, że może zbierasz znaczki, albo jesteś zapalonym fanatykiem... Yy, z, piłki nożnej albo pokera czegokolwiek takiego no nie bo boję się takich rzeczy wiesz boję się takich rzeczy które mogą cię wciągnąć uzależnić i, e, i jeszcze zostawić z pustym portfelem podobno hazard właśnie jest najgorszy z tych wszystkich uzależnień no e, ale w porównaniu do, do nie wiem, narkotyków alkoholu, alkoholu że, że potrafi najbardziej zniszczyć rodzinę no, e, na szczęście nigdy się w żadną z tych rzeczy nie wkręciłem e, no w co no, się wkręcasz no, no w sport lubię sport lubię sport ale to nie jest nic jakiegoś takiego nie tego i zaskakującego. Lubię rzeczywiście dużo ruchu, gram w skłosza, pływam pływam na wake surfie, jeżdżę na snowboardzie na rolkach. Na rowerze jeżdżę do teatru, na plan, lubię ruch, bo to jest dla mnie też taka forma zamknięcia jednego tematu, otworzenia drugiego, takiego, żeby się trochę wyluzować, popatrzeć na świat, na budynki, bo też pytałeś mnie wcześniej, co bym mógł robić. Architektura, to też mnie interesuje. Jest ja design szeroko pojęty, taki bauhausowy, czy. A i przeróżnie, przeróżnie. I lubię architekturę wnętrz i, i, i ogólnie też Chodzi lubię bryłę. Mi o, taką, o taką mieszankę de facto szkoły sztuk pięknych z taką rzemieślniczą, odtwórną. Tak, tak, tak. Jako Cała te taka... technologia też mnie interesuje. K konstrukcje, jak coś zostało wybudowane, jak, jak inżynierowie rozwiązali różne trudne tematy. Lu lubię takie rzeczy. No. Ale mój dziadek był architektem, więc może, może gdzieś tam e, zostało coś z niego we mnie, i, i, i to też jedna z dróg, których. E, nie rozumiem, dlaczego nie wybrałem. A jak wchodzisz do Ikei, to czujesz się dobrze, że jest wszystko tak ładnie zagospodarowane? To jest wspaniale. Uwielbiam. <głos> <głos> uwielbiam takie sklepy, uwielbiam wnętrza. Moja siostra Aldona jest architektką wnętrz i ona poszła w tym kierunku i trochę jej czasami zazdroszczę tego, że ona może takie rzeczy robić. A powiedz mi, trening i ta filozofia sportu najbardziej przemawia do ciebie właśnie z perspektywy tych rzeczy, które wymieniłeś. Jaka jest twoja filozofia treningu? Masz jakąś konkretną? Tak się oddajesz temu? Lubisz rytuały? nie wiem, trzy razy uderzysz piłką o, o, o ziemię, zanim oddasz serw, czy nie jesteś tego typu frikiem? Rytuały mam w teatrze. Okay. Rytuały mam za każdym razem w teatrze, jak przychodzę mam swoje, swój zestaw zajęć, które muszę zrobić. Na, na pewno muszę wypić czarną kawę, to jest w ogóle obowiązkowo, inaczej wpadam w panikę. Ale nie na wybiję. pusty żołądek? No, wszystko jedno. Wiesz, że, a wiesz, że czarna kawa potencjalnie najbardziej potęguje tę panikę? No, ale jakoś wiesz, co, ja się tak przyzwyczaiłem, że ja, ja jestem bardzo spokojny w teatrze. Ja nie mam stresu wychodząc na scenę e, przed widzami. E, więc lubisz to? Lubię to, lubię to to, to. to mnie nie stresuje. A lubisz swoje życie ogólnie. Tak, tak, jest okej. Okay. Jest, jest w porządku. Lubię to miejsce, lubię Warszawę, lubię moje powiśle, na którym w, w, w którym teraz żyję. Um... Miałeś takie momenty, że myślałeś sobie, o, wielki świat, Hollywood, dlaczego nie urodziłem się? Nie bez, bez zbędnego sarkazmu. Nie, tego. ale nie, no, często jestem o to pytany. Wiesz, czy, czy ja bym nie chciałbym na przykład robić kariery w Hollywood, Czy Bo wydaje się nie mi się, marzy. że to jest tak dedykowane, już jako postawienie trochę wszystkiego na jedną kartę, że pełen jestem też podziwu, czasami dla osób, które jednak to robią. No i... trzeba mieć duży upór w sobie, taką też zawziętość, którą ci ludzie mają. No ja tego, tego nie mam. Aż, takiej, aż tak mi na tym nie zależy, żeby z wszystkiego rezygnować, żeby budować tam karierę. Bo umówmy się, tutaj udało mi się zagrać parę ról, zrobić kilka rzeczy w kinie, w teatrze, a tam byłbym nikim. No byłbym kelnerem, który, który buduje swoje życie od zera. Nawet te międzynarodowe sukcesy furiozy, czy, czy miłości do kwadratów niczym by mi nie pomogły. Po prostu musiałbym tam startować od, od takiego, wiesz, od podstaw. A ja nie mam zamiaru takich rzeczy robić. Tutaj w Polsce podoba mi się to, że mam naprawdę ciekawe role i ciekawe wyzwanie, i, i, i kilka projektów na stole, które, nad którymi pracuję i myślę, które są dla mnie o tyle ciekawymi wyzwaniami, że potrafią odciągnąć moją uwagę od Hollywood. A jakbyś mógł porozmawiać z młodym Mateuszem i dać mu jakieś wskazówki, to co byś mu powiedział? Um, kurczę, wiesz co? Ja miałem, ja miałem sporo szczęścia i wydaje mi się, że całkiem dobrze pokierowałem e, moją karierą i nawet rzeczy, które wydawały mi się wcześniej błędne e, z perspektywy czasu, wydaje mi się, że doprowadziły mnie do miejsca, w którym. Jestem, więc. Yy, no, no, no nie, no, nie chciałbym ani cofać czasu, ani jakoś edukować Mateusza yy, z dawnych lat. Yy, niech, nie, niech, niech Mateusz popełnia mu... swoje błędy. No, niech okay. popełnia swoje błędy, bo to też jest potrzebne. To też jest potrzebne w życiu, to też jest potrzebne mi do bycia ojcem, to też jest potrzebne mi do tego, żeby być dobrym aktorem, żebym miał z czego korzystać, yy, budując rolę, yy, więc. Yy, no, no nie, 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 nic mi takiego nie przychodzi do głowy, co bym mógł powiedzieć Mateuszowi. No, 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 nie wiem, a którego mistrza spośród aktorów, aktorek wybrałbyś, mistrzynię, wybrałbyś na osobę, z którą chciałbyś spędzić taki dzień, od której chciałbyś się czegoś nauczyć? Ma ja rzecz... tak mam, ja Masz... spędzam czas z różnymi mistrzami. No tak, ale wiem, może, nie wiem, może Denzel Washington, może jest ktoś taki, kto Cię tak fascynuje. Kto odcisnął na tobie jakieś takie fajne, nie wiem, ciekawe piętno? Masz no, idoli swoich? No tak? Uwielbiam e, tego greckiego reżysera, Jorgos Lat... La y, przypomnij mi, jak to nazwisko? On teraz y, nie zrobił z Emma Stone y, film... Y, nie widziałem go jeszcze. Y, tak, ale kocham, kocham jego filmy. Kieł, y, między innymi. Y, czy Lobster... To są filmy, które mnie na maksa kręcą i, i, i pewnie z tym reżyserem chciałbym się spotkać. Marzyłoby mi się, żeby, żeby zagrać u niego. Jeśli chodzi o polskich twórców, to może udział w filmie Pawlikowskiego byłby dla mnie takim, takim spełnieniem artystycznym. Jeśli chodzi o teatr, to tutaj mam dużo szczęścia. Jestem teraz zaproszony do udziału w spektaklu reżyserowanym przez pana profesora Wojciecha Malajkata, co jest dla mnie też jakby w, w obcowaniu też z, z wyjątkowym aktorem a jeśli chodzi o szkołę teatralną którą skończyłem w Warszawie to był pan Zbigniew Zapasiewicz który był niesamowitą osobowością i część słuchaczy pewnie jeszcze go pamięta z teatru narodowego albo z teatru dramatycznego gdzie rzeczywiście to był aktor z niesamowitym kunsztem A twoje marzenia teraz albo takie cele o może cele masz cele Warzy no, mi się, żeby projekty, które teraz mam zaplanowane, żeby nie były odwołane, tak jak moje ostatnie dwa duże seriale, eee, bo nie, planuję w tym roku e, zrobić trzy duże filmy, planuję w nich zagrać. Eee, i, I mam nadzieję, że, że one po prostu będą zrealizowane. Wiesz, bo dzisiaj jest tak taka duża niepewność w tym zawodzie, e, że, że jeżeli już będę na planie, no to, to będzie super. I, I z ulgą tak odetchnę. A uwa nie uważasz, tak jeszcze podsumowując, że ta niepewność ma w sobie jakąś taką magię, że powoduje. Nie, właśnie... to męczy, daj spokój. Ta niepewność jest tak upierdliwa. Nie, no fajnie mieć takie, wiesz, bezpieczne przystanie. Dlatego na przykład przez jakiś czas grałem w serialu, przez kilka lat. Potem zahaczyłem się też w serialu. Potem zahaczyłem się w teatrze, bo dobrze mieć taką bezpieczną przystań, do której się wraca, żeby. żeby, żeby, żeby Stabilność. Było sta coś, jakby. Odrobina stabilizacji, której w tym zawodzie na maksa brakuje. I, I to, że ja nie wiem, czy projekt powstanie, czy nie powstanie, jest cholernie wkurzające. Bo wiesz, dowiaduję się, że wygrałem casting, dostaję rolę i ja nawet nie potrafię się tak naprawdę ucieszyć tą e, wiadomością. Mówię, wow, super, dzięki, bo, bo myślę sobie gdzieś tam z tyłu głowy, ale czy ten film, czy serial na pewno powstaną? No. Czyli do momentu, kiedy nie zapali się przed tobą czerwona lampka, to jesteś Dokładnie. sceptyczny. Kiedy nie usłyszę kamera, akcja... akcja. To jeszcze wiesz, jestem taki, staram się cieszyć, ale bez przesady, nie wpadać w jakąś zbyt dużą euforię, żeby potem nie przeżyć zbyt dużego zawodu. Dziękuję. Koniec zdjęć. Moim gościem dzisiaj był Mateusz Panasiuk. To co? Słońca dalej w twarz i wiatru w plecy na ten 2024 dla Ciebie. Pięknie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dziękuję Państwu. Dziękuję Tobie, Max. Do usłyszenia, to był podcast z zakulis. Kłaniam się nisko, Max Berry. Zapraszam was za tydzień, jeśli jesteście dalej z nami i podobała wam się ta rozmowa, to żeby mogła lepiej wybrzmieć, ocencie ten podcast i ocencie naszą rozmowę. Będzie nam przemiło. Dobrego słuchania. Do usłyszenia. Z zakulis. W